mój bilet, paszport, czyli robi zdjęcia. Ja mówię, chłopie, zostawiłem drona w Kazachstanie. Mówię, byłem w Kazachstanie. Siemano, witam serdecznie moi drodzy. Taszkent, Uzbekistan. Godziny popołudniowe, 35 stopni. W przyszłym tygodniu ma być 39. Opuszczam hostel i ruszam w trasę. Zapraszam do oglądania. Wychodzę z hostelu i jadę na stację południową. Jestem w lokalnej restauracji na stacji przed odjazdem mojego pociągu. Mam chwilę, żeby sobie coś szamać. Zobaczycie, to są ładne zdjęcia tego, co będziecie oglądać w kolejnych odcinkach w Uzbekistanie. Moi drodzy, to jest lokalna potrawa, czyli plow. To jest taki ryżyk smażony z odrobiną mięsa. To się w takim dużym garze robi. Do tego się serwuje również sałatkę. Takie małe jajko. Miejmy nadzieję, że będzie smaczne. Wygląda zacnie. Smacznego. Ale jazda, słuchajcie. Jestem tu od godziny. Za 6 minut jest pociąg. Opowiem wam, tylko siądę, powiem wam, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Słuchajcie, jazda niebywała. Przyjechałem tutaj godzinę wcześniej na dworzec, żeby zjeść i ewentualnie kupić kartę SIM. Okazało się, że karty SIM nie można kupić. Zjadłem, no i było 20 minut do odjazdu. Mówię, dobra, idę. No i to wszystko jest tak dość dobrze rozbudowane. Wchodzę, gość wziął mój telefon. Zeskanował QR kod, na ekranie mu się pojawiło Piotr Przewarski, wszystko ok, że to jest ten pociąg, na który idę. No i słuchajcie, skanują mi bagaże i on do mnie mówi, elektronika. Ja mówię, jest? Ja mówię, no jest. Pokazuję mu dyski, on do mnie mówi, jeszcze jeden masz, jedną elektronikę. Ja, słuchajcie, mam pilota od drona i on do mnie, dron? Ja mówię, że nie, to nie jest dron, to jest pilot. Ale możesz latać. Ja mówię, ale chłopie, czym mam latać? Mówię, głową moją, już byłem tak zestresowany, bo mówię, czas, ucieka mi, słuchajcie, zaraz pociąg. I on, słuchajcie, dzwoni po jednego gościa, po drugiego gościa. Rozłożyli mi tego drona, położyli na obok tej, co tam się skanuje. A mój bilet, paszport, czyli robić zdjęcia. Ja mówię, chłopie, zostawiłem drona w Kazachstanie. Mówię, byłem w Kazachstanie. Przekraczałem wczoraj granicę, nie miałem drona. Mam pilota, ale nie mam drona. Ale możesz latać. Ja mówię, ale nie mam, chłopie, czym. Wziąłem mu tego drona, on mi go wyrwał z ręki. Ja mówię, chłopie, idę na pociąg. Już byłem bardzo zdenerwowany. Znowu go otworzył, znowu zrobił zdjęcia drugim telefonem. Ja mówię, chłopie, nie ma czasu. I oddał mi tego drona, mówi, że ok, wszystko jest ok. I przyszedł jakiś inny gościu, zaczęli się tak kłócić, normalnie już myślałem, że będą się lali po mordzie, bo najpierw zaczęli podnosić ton, a później się tak bardzo, no, unosić naprawdę bardzo agresywnie. I ja sobie myślę, ale chory łby. I wziąłem tego drona, czy ten pilot i zawinąłem, że słuchajcie, dobrze, że nie wziąłem w ogóle ze sobą, bo byłaby spora afera. Jestem spocony, bo słuchajcie, no, trochę stresu, no, pociąg uderzy za 3 minuty. Od godziny to jest na tej stacji, także teraz za każdym razem, kiedy będę jechał, to po prostu będę przechodził minimum tak 30-40 szybciej, żeby uniknąć, bo będę za każdym razem miał skanowanie plecaka i za każdym razem będą się srali, że mam pilota. Ale jesteśmy, moi drodzy, lecimy do kolejnej miejscowości. Słuchajcie, jestem na miejscu. Nie ma klimatyzacji. Jest dzisiaj 37 stopni. I ja myślałem, że są jakieś żarty z tym na lecie, że nie ma klimy. A się okazało, że nie ma klimy. To był jedyny pociąg dostępny. 4 godziny, słuchajcie.
będę jechał i nie ma klimy. A uwierzcie mi, że bukowałem tydzień wcześniej i nic nie było dostępnego. Wszystko wyprzedane. Oczywiście kupiłbym z klimatyzacją, ale nie było. Moi drodzy, trzymajcie kciuki. 4 godziny 10 minut do Samarkandu bez klimatyzacji. Można powiedzieć w pociągu, który jest niemalże jak w Indiach. Lecimy. Słuchajcie, według mojego czasu jest 14.03. Tutaj według ich czasu jest 13.56 chyba. Tak to pokazywało teraz na zegarze. 13.50, no dokładnie, 56. Nie wiem czemu, ale normalnie jest godzina 14.03, 35 stopni, słuchajcie. Ale telefon nieaktualizowany, więc jest upał, pokazywało 37. Odczuwalne. Kosmos. No i czekamy. Ta pani do mnie mówi w lokalnym języku, ja nic nie czaję, a tak do mnie mówię, ja tylko kiwam głową. Słuchajcie, letko. Słuchajcie, letko nie będzie. Patrzcie, jakie to jest miejsca. Patrzcie, jest na foto tylko tyle. Dotykam tutaj tym ręką. To jest okno otwarte, bo jak zamknę, to się tu udusimy wszyscy, więc tak muszę zrobić trochę miejsca, żeby tutaj był przeciąg. Czekamy, słuchajcie, 25 godzin takimi pociągami w tym kraju, bo nie było innych opcji. Teraz chyba żałuję, że nie wziąłem autobusu. No nic, leżę już, ale jest nie do końca wygodnie. Ważne, że jadę, słuchajcie, strzelam, że o ten kontroler zesrają się jeszcze minimum z 10 razy. Tak więc staram się tak zrobić, słuchajcie, żeby tego okna nie zamykać, ale wystarczy, że się lekko ruszę i się automatycznie zamyka. No nic. Nie pomyśleli, pokażę wam jak to wygląda. Na całym świecie pociąg jest tak robiony, że tu jest dolne łóżko, tu jest górne kojo, a tego nie ma. A tu jest miejsce na bagaże, przez co tutaj jest bardzo mało miejsca dla osoby takiej jak ja, ważącej 90 parę kilogramów. Tutaj się zmieścić, słuchajcie, tu lewo wsiadam, patrzcie jak ja leżę. Słuchajcie, wszystko 50, słuchajcie, złociszy. Jest, ale jest, no, nie jest letko. No mordeczki, pewnie was zastanawia, jak mija mi podróż. Tutaj są drzwi, za każdym razem, jak sobie tutaj leżałem, gdzieś tam jakimś przypadkiem wystawała mi głowa, to łatwo mi było załadować. Także to najwygodniej nie jest, ogólnie te łóżka są bardzo małe. Tutaj starasz ten pobieg jakoś tam lecieć, ale to jest tak, ta luka jest malutka i jest strasznie gorąco. Powiem wam tak, takie miesiące jak czerwiec, lipiec, sierpień w Uzbekistanie to jest kosmos. Zastanawiam się, czy jak budowali te pociągi, to było takie, że wiecie, wybudowali i później sobie myślą, ty, przecież u nas w kraju jest gorąco, wypadałoby zrobić klimatyzację i zapomnieli, no bo to nie jest tak, że wiecie, nagle jest gorąco. Od zeszłego roku zawsze było gorąco. Nie wiem, kto te pociągi projektował, że to są narodowe pociągi, że nie mają klimatyzacji, ale upał jest kosmiczny. A będzie jeszcze tego gorzej z każdym dniem. Ale spoko, jeszcze godzinka, słuchajcie, do przeżycia. Nie jest najwygodniej. Nie to, że narzekam, ale po prostu przedstawiam wam fakty, żebyście wiedzieli, na co się piszecie. Widzimy się za godzinę w Samarkandzie. Yo! Moi drodzy, siemano, witamy oficjalnie w przepięknej miejscowości Samarkanda.
4, no bym powiedział, dość męczące godziny, ale to jest na dobrą sprawę dopiero początek podróży po Uzbekistanie, bo wszystkie kolejne pociągi będą najprawdopodobniej jeszcze gorsze, bo mam nawet trasy 7-godzinne w nocy i 12-godzinne w dzień, ale jest w porządku. Witam Was serdecznie w kolejnej miejscowości. Ej, słuchajcie, jedziemy tramwajem, tutaj nawet nie wiem dokąd, ale jedziemy. Ale jajca, witam serdecznie, moi drodzy, w tramwaju. Ale jajca. Patrzcie, Misza jest konduktorem. Pozdrawiam serdecznie koleżkę z Kambodży. Słuchajcie, ja tu jestem w tramwaju w Uzbekistanie. Słuchajcie, Misza. Szymono. Pozdro, wariacie. No i moi drodzy. A, brat. Oni nam tu jeszcze pieniądze mi dali. Co dzień idziemy sobie w tramwaju, tutaj poznałem mordeczki. Żoneczek z Indii. I jedziemy sobie po prostu, nie wiem gdzie, bo nawet nie mamy żadnej, czy mamy mapę, ale bez żadnej nawigacji jedziemy po prostu do centrum, miejmy taką nadzieję. Tramwajem. I gdzieś tam sobie wsiądziemy. Bez spiny. Moglibyśmy jechać taksówką, ale tak poznają chłopaków na przystanku i sobie mówimy, a jedziemy czymkolwiek, tak więc jest dobrze. Dlaczego nie pojechałem taksówką? A bo stwierdziłem sobie, że nie chcę iść jakoś na łatwiznę i sobie mówię, pojadę lokalnym transportem, który zabierze mnie, nie mam pojęcia dokąd. Moi drodzy, zgubiłem ziomków z Indii, gdzieś się, nie wiem, zawinęli. Do hostelu mam 25 minut z budą, zatem idziemy. I tak już się pomału, zaraz będzie robić ciemno, więc nie wyczarujemy za wiele. Wyszedłem zza rogu i patrzcie, co się ukazało moim oczom. Moi drodzy, raz, dwa, trzy. Patrzcie na ten kompleks budynków. Wow, ale robi robotę. Warto było przejść na piechotę. Ale kosmos. Mój hostel znajduje się w części miasta, która nazywa się Registan, niemalże jak Rajasthan w Indiach. No klimat tutaj jest przekozacki. Wow. Z automatu sobie zapewniłem tour po pięknej, zabytkowej dzielnicy o nazwie Registan. Dzisiaj bardzo dużo ludzi, chyba jakieś święto mi się wydaje jest. Nie do wiary, ledwo co przyjechałem. Patrzcie, co znalazłem. MM Consulting. Polski biznes. Poszedłem na szamkę sobie, słuchajcie, zamówiłem. A kebabik kosztuje 10 zł. Mniej więcej. Taki jeden. Smakówka. Siemano, witam serdecznie, moi drodzy, godziny poranne w miejscowości Samarkanda. Trzeba zwiedzać tutaj z samego rana, bo później około godziny 12-13 nie da się zrobić nic. Zatem zapraszam do zwiedzania kolejnej miejscowości w Uzbekistanie. Zapraszam. No i jedziemy na pierwszą atrakcję dzisiejszego dnia, czyli obserwatorium. Wybrałem opcję z Yandexem, czyli lokalną taksą, lokalnym Uberkiem można powiedzieć. Słuchajcie, 11-minutowa trasa będzie mnie kosztowała 4 zł, więc w ogóle nie ma sensu jeździć jakimiś, nie wiem, autobusami. Jest bardzo tanie, jeżeli chodzi o taksówki. Jesteśmy, moi drodzy, na terenie obserwatorium o nazwie Ulug Beg, wybudowanego w 1420 roku. Moi drodzy, tutaj wejście kosztuje 3 dolary mniej więcej, niecałe. Nie można płacić gotówką, tylko kartą, więc moja karta nie działała. Tutaj mam farta, że jestem z koleżką, który, że tak powiem, zapłacił za 2 bilety. Jesteśmy już w obserwatorium oraz muzeum. So,
OK， 他说呢，他有两个助手啊，要帮他拿着一些木质的仪器啊，他们会一步步的往上啊，去观天象啊。 Tutaj macie obserwatorium, a po drugiej stronie jest budynek, w którym znajduje się muzeum. Ten dokładnie tutaj. Jeszcze co do tej nazwy, a Ulugbek to po prostu imię i nazwisko osoby, przez którą to obserwatorium zostało wybudowane. No i w roku 1449 zostało zburzone i później ponownie w 1908 odbudowane. Moi drodzy, moja opinia, tak patrząc sobie tutaj na chłodno, jeżeli ktoś z was nie jest jakimś specjalistą w dziedzinie astrologii, nie wie, kim była postać, która tutaj wybudowała te oto obserwatorium, jeżeli nie macie jakiejś ogromnej wiedzy na temat tego, jak to faktycznie wyglądało, to powiem wam tak. Takich budynków jak ten zobaczycie tu w Uzbekistanie milion. I dla mnie nic nadzwyczajnego, mówię, może dlatego, że nie miałem nie wiadomo jak dużej informacji, ale chcę być z wami szczery, nie chcę wam mówić, że za każdym razem jadąc do każdej atrakcji mam, słuchajcie, łeb pełen informacji i jestem w stanie przekazywać wam wszystko. Tutaj sobie pojechałem bardzo na spontanie, miałem nadzieję, że czegoś ciekawego się dowiem, ale nie zrobiło na mnie żadnego wrażenia, ani to obserwatorium, ani to muzeum, które jest takim, można powiedzieć, malutkim budyneczkiem, gdzie się przez minutę przechodzi w koło i to wszystko. Ale oczywiście postaram się wam pokazać trochę więcej rzeczy i oczywiście zawsze, słuchajcie, dwie strony medalu. Czy warto, czy nie warto. I taka ciekawostka, tam jest wejście, jest kasa, jest problem z płatnością gotówką, nie zapłacicie tylko kartą. Karta, mówię, nie działała i tu się wchodzi, to oczywiście da się tutaj, obserwatorium minutkę i muzeum minutkę. My przeszliśmy od tej strony, bo tam nas wysadził taksówkarz. Kazał nam zakupić bilety. Okazało się, że później ich nikt nie sprawdzał, więc taka ciekawostka, jeżeli jakoś nie zależy wam na oglądaniu, chcecie tylko sobie tu wejść, zobaczyć, to tutaj nie ma żadnej, że tak powiem, opcji sprawdzania. Jestem tutaj z koleżką i doszliśmy do takiego pewnego wniosku, że tu w hostelach jest taki spoko vibe turystyczny, podróżniczy, ale ciężko na przykład dowiedzieć się czegokolwiek w języku angielskim. Większość ludzi mówi po rosyjsku. Gdzieś tam były znaki w moim hostelu, że przepraszamy za jakieś tam niedogodności, jeżeli nie mówimy dostatecznie dobrze po angielsku, ale ciężko się na przykład dowiedzieć, co zrobić, gdzie zobaczyć, tak więc trzeba to gdzieś tam, że tak powiem, troszkę sobie poszperać, bo w hostelu, mówię, niekoniecznie wam mogą powiedzieć. Idziemy dalej. Popatrzcie sobie, jak na osiołku śmigają. Ale dobre czorty, co? Zdecydowanie takie rzeczy jak sprzedawanie melonów w takiej starej furze jest dla mnie bardziej interesujące. Będziemy sobie tutaj spacerować. Karawany wielbłądów. To oczywiście w koło rozlega się pustynia, więc takich widoków będzie pewnie nieco więcej. Stwierdziliśmy z koleżką, że po prostu przejdziemy się w stronę miasta, bo po drodze jest kilka rzeczy do zobaczenia. Między innymi cmentarz żydowski i właśnie o dziwo spora populacja tutaj osób wyznających judaizm mieszkała swego czasu. No i trafiliśmy na żydowski cmentarz w Uzbekistanie, gdzie procentowa populacja osób wyznających islam to jakieś 97%. To co mówiłem wcześniej na kamerze, problemem tutaj w Uzbekistanie jest to, że większość rzeczy jest gdziekolwiek pisana w języku rosyjskim i jeżeli nie znacie, no to po angielsku nic nie ogarniecie. Ale trzeba przyznać, że ciekawym aspektem są właśnie te tutaj nagrobki i tylko niektóre są pisane w języku hebrajskim, na przykład ten tutaj, ale reszta są pisane cyrylicą, ale jest to cmentarz
żydowskie. Ale zdecydowanie jest to bardzo ciekawe miejsce, warte zobaczenia. Bym powiedział, chyba mocno poza takim szlakiem turystycznym raczej ludzie nie wybierają się na cmentarze żydowskie, aby zwiedzać. Ale forma w ogóle wykonania samych nagrobków jest bardzo ciekawa. Moi drodzy, tak się robi biznes, otwiera się klapę, słuchajcie, fury. O, żeby słuchajcie, zaraz nie rozwalić. Stawia się, słuchajcie, drinki i się sprzedaje. I tak być wszędzie powinno. Zwiedzamy sobie pomału. Zdecydowanie to takie wszystkie części miasta poza takim utartym szlakiem póki co są zdecydowanie lepsze i ciekawsze dla mnie. No i przed nami kolejny piękny budynek Hazrat Khizr Mosque, słuchajcie, meczet, jak można było się domyśleć, przepięknie ozdobiony. Póki co tutaj ta architektura no, robi wrażenie. Jestem już trzeci dzień w Uzbekistanie, a będę jeszcze chyba sporo tu posiedzę, będę chciał zobaczyć kilka miejscowości i te ozdoby, budynki wyglądają naprawdę rewelacyjnie. Ogólnie dość dużo budowli takich jeszcze jest w Tadżykistanie, do którego będę najprawdopodobniej jechał później, jeśli nie będzie żadnych problemów na granicy, oraz w Afganistanie. Można zobaczyć takie budowle, na przykład między innymi w Kabulu. Jest dość podobna kolorystyka, jeżeli chodzi właśnie o zdobienie tych meczetów. Oczywiście z racji, że jest to meczet, trzeba się odpowiednio ubrać, ale no już jest koło, strzelam, 32 stopni, więc temperatura odczuwalna mocno. A tutaj przed wami piękny widok Bibi Khayyum, również meczet, który mijaliśmy wczoraj, idąc właśnie ze stacji. Dokładnie w tym miejscu zostałem wczoraj wyrzucony z tramwaju, w sensie wyrzucony, wyszedłem jako ostatnia stacja. Tutaj i tędy, słuchajcie, na dzielnicę o nazwie Registan. Jeszcze taka ciekawostka, idąc z tego meczetu, to jest taki wybudowany specjalny szlak, taka ścieżka, gdzie samochody nie mogą jechać, taki mostek, który prowadzi was właśnie tutaj na ten bazar. Następnie kolejny meczet, który prowadzi dalej właśnie na dzielnicę Registan. Jesteśmy już na bazarze. Ogólnie bym powiedział, że większa część turystów to po prostu lokalni mieszkańcy, bo to dość popularne, aby podróżować po kraju. I właśnie duża część ludzi, którzy mieszkają na przykład w Taszkencie, wybierają takie miejsca jak Samarkanda lub Buchara czy Chiwa, aby podróżować po swoim kraju. Więc nie zdziwcie się, jak bym powiedział, 90% turystów to lokalni mieszkańcy. Bardzo popularne to jest sprzedawanie noży, słuchajcie, stal z Damaszku. Przepiękne. Niektóre są bardzo, bardzo, bardzo drogie. Pachnie tutaj wszystkimi przyprawami, owocami. Fajny klimat, bardzo taki bym powiedział, lokalny. Śmiało mogę powiedzieć, że jest dość podobny do tego bazaru, który widzieliście w poprzednim odcinku. Będąc w Taszkencie, wybrałem się na Chorsu Bazar, który wyglądał podobnie do tego, jeżeli chodzi o to, co gdzieś tam ludzie oferują na sprzedaż. No i wchodzimy do chyba najważniejszego kompleksu, czyli Bibi Khayyum, moi drodzy. Meczet. Bibi Khayyum to chyba najważniejszy kompleks tutaj, na pewno w miejscowości Samarkanda. Jest przepiękny, na pewno warty odwiedzenia. Porównując między innymi z tą pierwszą atrakcją, którą widzieliście, czyli obserwatorium. Koszt jest taki sam, czyli 30 tysięcy. Jest to niecałe 3 dolary, około 11 zł, aby wejść na teren tego meczetu.
I tutaj przed wejściem stoi ogromny Koran. W 1897 miało miejsce trzęsienie ziemi, które niestety zniszczyło bardzo dużą część tego budynku, ale w czasach sowieckich zostało już później odbudowane. Nie wiem dlaczego, ale tak troszkę mi Taj Mahal przypomina swoją budową. Tutaj macie makietę, jak wygląda ten meczet, a tutaj jak wyglądał po trzęsieniu ziemi. Ale co jak cała ta architektura zadziwia, jadąc pierwszy raz do takiego Uzbekistanu, nie będąc właśnie wcześniej ani w Tadżykistanie, czy właśnie w Afganistanie, gdzie są podobne budynki. To bardziej właśnie chodzi o tą architekturę oraz tą kolorystykę tych wszystkich turkusowo-niebieskich odcieni. Taka ciekawostka, jak macie aplikację Nazar i zeskanujecie sobie dany element, to wam będzie pokazywał w formie wideo i audio informacje na temat najważniejszych rzeczy. Czyli, no, jak mówicie po angielsku lub po rosyjsku, bardzo przydatna sprawa. Moi drodzy, wybiła godzina 12, zrobiło się bardzo, bardzo ciepło. Już jest około 4 godzin zwiedzania, plus minus, więc trzeba sobie, słuchajcie, będzie odpocząć. I ta tutaj część, czyli plac główny w Registanie, zwiedzimy, jak zacznie się robić troszkę chłodniej, bo już widać, jak wszyscy ludzie po prostu siedzą sobie w cieniu, wachlują, bo jest naprawdę gorąco i po prostu trzeba ten czas przeczekać, żeby nie nabawić się po prostu, wiecie, jakichś problemów, bo słońce jest naprawdę bardzo, bardzo dzisiaj mocne. Oczywiście przepięknie to jest w Samarkandzie. Wszystkim polecam, jak macie możliwość zajrzeć, warto. Słuchajcie, jest strasznie gorąco, więc wybraliśmy się tu z ziomeczkami z hostelu na obiad. Dostaliśmy z polecenia restaurację, która serwuje tylko i wyłącznie plow. Już wam pokazuję, jak to wygląda. Tutaj słuchajcie, assalamualaikum, jest plow, czyli klasyczne tutaj danie w Uzbekistanie. To jest ryż z warzywami. To, co widzieliście na początku wideo, z mięsem, bardzo dobrze to wygląda. Zobaczcie, takie ogromne porcje. To jest porcja za 3 dolary. Można zamówić w 3 różnych rozmiarach. 3 dolary, 6 dolarów i 9 dolarów. My zamówiliśmy sobie 3. Apetycznie to wygląda. Moi drodzy, pojedzone. Nawet nie zrobiłem foty, jak przyszło żarcie, ale widzieliście w tym wielkim garze. Słuchajcie, rachunek dla 3 osób za 3 porcje. 3 sałatki, 3 razy jogurt, chleb i litr kompotu zapłaciliśmy po 16 złotych. Tak więc powiem wam, ja wychodzę na żarty, gdzie uwierzcie mi, że ja dużo jem, ale tego chleba, tak, o, słuchajcie, taki chleb był wielki i sałata, sałatka, wszystko. To jest swag, moi drodzy. No i moi drodzy, jeszcze wieczór dzisiaj w miejscowości Samarkanda. Udaliśmy się na square, na plac, aby podziwiać pokaz świateł. Za jakieś 20 parę minut będzie miało miejsce, tak więc poczekajmy sobie spokojnie. Ludzie się chyba zbierają i jest przyjemnie, chłodno, a to jest też ważne. No, trzeba przyznać, że te budynki są tutaj pięknie oświetlone. Naprawdę to robi konkretne wrażenie, uwierzcie mi. Skala jest też potężna.
wróciliśmy z show świateł. Naprawdę ciekawa rzecz. Jedyny minus jest taki, że tam była opowiadana historia tego miejsca, tego Registanu. Oczywiście było po rosyjsku, więc jakby ciężko było cokolwiek zrozumieć, gdzieś tam, wiecie, co piąte słowo wpadało do ucha, ale jakby cały sens historii był niezrozumiały, więc to był taki minus. No ale wiadomo, gdyby zrobili po angielsku, to miejscowi ludzie, którzy stanowią 90% turystów, tego by nie zrozumieli. Ogólnie uważam, że Samarkanda to bardzo, bardzo ładne miasto. Warto tu przyjechać, no minimum taki jeden pełny dzień na zwiedzanie, ale bym powiedział, że może nawet i dwa dni, jeżeli chcielibyście tak zobaczyć nieco więcej. Tych meczetów jest dużo. No, sporo ciekawych rzeczy do zobaczenia. Piękne budynki, więc warto. I co? To wszystko, moi drodzy. Żegnam się z wami. Pozdrawiam. Jeżeli podoba wam się Uzbekistan, zostawcie łapkę do góry, komentarz, subskrypcja i widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Elo. Thank you.